początek był, powiem tak, zgodny z moimi założeniami, bo ja planowałem, że w pierwszej serii, czyli do czwartego biegu, odrobimy minimum 8 punktów, udało się 10. No potem ta druga seria to był taki dołek, prawda, bo przegraliśmy dwa wyścigi, straciliśmy trochę tej przewagi, ale już od trzeciej serii zaczęliśmy tę przewagę pomaleńku budować, ona się zwiększała, tak była 10, 12, 14 punktów, coraz większa, większa i dojechaliśmy jakby do końca z 18 punktami. Chwała zawodnikom, bo naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Z pewnością, jak się okazuje, niewiele nam zabrakło do upragnionego finału, o który walczyliśmy w dwumeczu z Lublinem. Niewiele mogliśmy, jak się okazuje, zrobić na torze w Lublinie. Powinniśmy mieć większą zaliczkę wypracowaną w Toruniu. Takie są wnioski moje po oczywiście zobaczeniu tego, co w dniu dzisiejszym zaprezentowali zawodnicy z Lublina. Najprawdopodobniej w kolejnej fazie zawodów trzeba było coś tam jeszcze do tych zmian dołożyć, żeby uzyskać podobną prędkość do zawodników z Lublina i myślę, że gdzieś tam w tym bym upatrywał przyczyn, że nie do końca później byliśmy szybcy, ażeby rywalizować z drużyną z Lublina. Najbardziej obawiałem się Roberta Lamberta i tak się zdarzyło. Byłem jakby zadowolony z tego, że w pierwszych dwóch seriach z ZZ-ki pojechali Dudek i Lambert. Bo wiedziałem, że już nie będą mogli jechać kolejny raz z ZZ-ki, prawda? No i jakoś to wyszło wszystko pozytywnie. Jesteśmy drużyną i w tych trudnych chwilach potrafimy się wspierać i próbować znaleźć rozwiązanie na ten trudny moment, żeby pojechać w kolejnych wyścigach lepiej. Wydaje mi się, że atmosfera jest bardzo dobra z uwagi na to, że gdzieś tam już jesteśmy w końcówce sezonu, a to jest bardzo, bardzo istotne, kiedy za chwilę będziemy walczyć o brązowy medal. No emocje były, bo to jednak 10 punktów to nie jest tak mało, to 4-6, a to dycha, ale ta pierwsza seria pozwoliła jakby zrzucić z siebie taką odpowiedzialność, że wiedzieliśmy, że jesteśmy na remis. W dwumeczu jesteśmy na remis, teraz po prostu nie możemy przegrywać. Powiem tak, to nic nie zrobiliśmy, po prostu taki jest żużel. Żużel jest kompletnie nieprzewidywalny. Ktoś kiedyś powiedział, że tam, gdzie kończy się logika, zaczyna się żużel. I chyba taka jest prawda.